Dziś porozmawiamy o rozinie. Jest to coraz popularniejszy produkt pochodzący z konopi. Rozin to ekstrakt, który zdobywa coraz większe uznanie na świecie zarówno wśród użytkowników rekreacyjnych, jak i medycznych. Pytanie jest dlaczego? Bo jest całkowicie naturalny, nie zawiera rozpuszczalników i oferuje szybkie oraz skuteczne działanie. Czy rozin może być nową formą medycznej marihuany? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zostań do końca, to pokażę Ci, jak wykonuje taki ekstrakt. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest rozin? Rozin to żywica, ekstrakt z konopi, który powstaje w wyniku prostego, ale niezwykle skutecznego procesu, w przeciwieństwie do innych metod ekstrakcji, taka jak butanowa, alkoholowa, czy z użyciem dwutlenku węgla, które wymagają użycia rozpuszczalników. Rozin powstaje tylko i wyłącznie dzięki ciepłu i ciśnieniu. Proszę nie mylić ekstraktu purum 80%, czyli oczyszczonym ekstraktem, czyli tak zwanym destylatem, z żywicą, czyli dabem, tą, którą wyciskamy. W efekcie otrzymujemy czysty koncentrat, który jest gotowy do użycia niemal od razu po wyciśnięciu. Co więcej, ze względu na brak użycia jakichkolwiek rozpuszczalników, rozin uważany jest za jedną z najbezpieczniejszych form ekstraktu, który zawiera pełne spektrum kanabinoidów oraz najważniejsze terpenów, co sprawia, że staje się coraz bardziej popularny wśród osób, które cenią sobie naturalne metody pozyskiwania produktów z konopi. A co najważniejsze, rozin można wytworzyć z różnych surowców. Od świeżych kwiatów, z suszu medycznej marihuany, na której się skupimy, czy przez kif, czyli pyłek z kwiatów. Przejdźmy teraz do samego procesu, na który wszyscy czekali, czyli tworzenia ekstraktu rozin, tym razem z suszu medycznego. Proces jest stosunkowo prosty, ale wymaga odpowiedniego sprzętu. Potrzebujemy specjalnej prasy rozin, papieru do pieczenia oraz narzędzi do zbierania gotowego produktu. Pierwszym krokiem jest przygotowanie suszu, który umieszczamy w specjalnym worku o określonej porowatości między arkuszami papieru do pieczenia, a następnie wkładamy do prasy. Ustawiamy odpowiednią temperaturę, zazwyczaj używam w przedziale 80 do maksymalnie 100 stopni Celsjusza i wywieramy ciśnienie. Po kilku minutach ekstrakcja jest gotowa. Na papierze pojawia się złocisty, lepki koncentrat, czyli nasz rozin. Zbieramy go ostrożnie za pomocą narzędzia, a następnie przechowujemy w szklanym słoiczku lub takim plastikowym z silikonowym dnem, który ułatwia przenoszenie ekstraktu i trzymamy go w chłodnym, ciemnym miejscu, aby zachować jego świeżość i właściwości. Warto podkreślić, że proces ten można przeprowadzić na różną skalę. Od 5 g suszu do 30 g w zależności od potrzeb pacjenta i wystawionej recepty. Skoro już wiemy, jak powstaje rozin, porozmawiamy teraz o jego zastosowaniu w medycynie. Rozin dzięki swojej czystości i koncentracji jest idealnym kandydatem do wykorzystania w terapii różnorodnych dolegliwości. Jednym z głównych powodów, dla których pacjenci mogą sięgać po rozin, jest jego bardzo szybkie działanie. Ze względu na to, że jest to koncentrat, efekty terapeutyczne pojawiają się niemal natychmiast po zastosowaniu. To sprawia, że rozin może być szczególnie skuteczny w leczeniu bólu, stanów zapalnych, lęku oraz innych schorzeń, które wymagają bardzo szybkiej interwencji. Warto zwrócić uwagę, że waporyzacja rozinu w porównaniu do waporyzacji suszu jest jeszcze szybsza. Wzór recepty na rozin możecie pobrać w opisie tego filmu. W krajach i stanach, gdzie medyczna marihuana jest legalna, rozin jest coraz częściej stosowany jako alternatywa dla tradycyjnych form konopi, takich jak susz czy olejki. Jest to również produkt, który zyskuje na znaczeniu w badaniach naukowych, badających jego skuteczność i bezpieczeństwo. Teraz króciutko opowiem o tym, jakie urządzenia można używać do przyjmowania rozin.
Jednym z najpopularniejszych sposobów jest użycie bongosów Dabrik, czyli specjalnej fajki wodnej przystosowanej do waporyzacji koncentratów. Inną opcją są przenośne specjalne waporyzery, które są mega łatwe w użyciu i wygodne w podróży, takie jak Pufco czy na przykład X-Max Rigo. Dzięki regulowanej temperaturze można dostosować intensywność działania według własnych preferencji. Dla osób preferujących tradycyjne metody istnieje możliwość dodania rozin do skręta. Wystarczy nałożyć niewielką ilość rozin na susz przed zwinięciem lub ewentualnie na samej górze posmarować żywicą skręta. Oczywiście można również waporyzować przy pomocy Volcano czy Venti, nakładając rozin do kapsułki ze specjalnym wkładem. Każda z tych metod ma swoje zalety, dlatego warto eksperymentować i znaleźć taką, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom i preferencjom. Przed zakończeniem odcinka chciałbym podzielić się kilkoma ważnymi wskazówkami dotyczącymi używania żywic. Po pierwsze, zawsze przechowuj rozin w chłodnym i ciemnym miejscu, to pozwoli na zachowanie jego właściwości przez dłuższy czas. Warto zwrócić uwagę, że stabilność i trwałość takiego ekstraktu jest większa niż w przypadku suszu. Po drugie, pamiętaj, że rozin jest koncentratem, więc jego działanie może być silniejsze niż innych form konopi. Zaczynaj zatem od małych dawek i stopniowo je zwiększaj, aby uniknąć nieprzyjemnych skutków ubocznych. I najważniejsze, zanim zaczniesz stosować żywice w celach medycznych, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tylko oczywiście specjalista może ocenić, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia i dostosować dawkę do Twoich potrzeb. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam, czym jest rozin i jak może być wykorzystany w medycynie i indywidualnej terapii. Jeśli macie pytania lub chcecie dowiedzieć się więcej, zostawcie komentarz poniżej, chętnie na nie odpowiem. Zapamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i włączyć powiadomienie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę, konopiarz.